19 plus. Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. Córciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Cześć, jak może pamiętacie, wczoraj musieliśmy ewakuować się z mieszkania Leny, bo ulatniał się tam czat. No i całą bandą wylądowaliśmy u chłopaków. Zrobiła się z tego mega impreza i było naprawdę ekstra. Dawno wszyscy tak się nie wyluzowaliśmy. I wiecie co, nawet Kaśka poszalała. Cześć, Julciu. Upiła się i wiecie, chciała przełamać lody z Rafałem, no ale alkohol ją pokonał i zasnęła, zanim między nimi do czegoś doszło. Mela, rany, wyjdź stąd. No dobra, tylko mi powiedz, jak się czujesz? Mela, świeży jak skowrony? Zlituj się, proszę. Dobra, okej. Dzisiaj wszyscy pocierpimy, ale było naprawdę warto. Prawda, Julcia? Buziaki. Nie śniło, czy Mela tutaj była? Jezu. Nie śniło ci się. Była tutaj. Wczoraj zasnęłaś, to może wiesz. Teraz spróbujemy. Czego spróbujemy? Oj, no wiesz. Czy ja dzisiaj idę do pracy? Która jest godzina? No jest dopiero pół ósmej, jakoś po ósmej. Mamy czas. O, nie. Ja się nie mogę spóźnić, wiesz. Jezus, jestem neocenzurowany. Czemu ja się tak upiłam? Boże, Julcia, pilnowałeś jej? Tak. Co za dno, ja nawet nie mam się w co ubrać. Ale za to ładnie wyglądasz i tu powiem ci naprawdę. Kasia przychodzi dziś do pracy po kilkudniowym przymusowym urlopie, na który została wysłana po tym, jak straciła nad sobą panowanie i przy wszystkich kłóciła się z Krzysztofem. Zawaliła też swoje obowiązki, dlatego szef zdecydował, że lepiej będzie, jak odpocznie w domu. Ojeju, przepraszam. Nie, nic się nie stało. Przepraszam. Czekaj, ja pomogę ci, żeby nie było, proszę. Trzymaj, jeszcze tu. Trzymaj. A my się chyba nie znamy. Nie, nie znamy się, a jestem Iwona Gajewska. Byłam konsultantem w dziale sprzedaży, a wczoraj zostałam tu przenieść się na świetną masz fryzurę. Sama spinasz? Co, mogę przejść? Proszę, proszę. Ty nawet nie zdążyłam ich umyć. Ale czekaj, bo ja nie kojarzę, żeby ktoś nam mówił, że mają kogoś na... A wiesz co, to była szybka akcja i ogromnie się cieszę, że będę dla ciebie pracować. Dużo o tobie słyszałam. Co to masz za zapach? Co to za perfumy? Nie wiem, miałam jakieś próbki w torebce. A może zrobię ci kawę, co? O, super, podwójne espresso. Dobra. Cześć, Kasia. Cześć. Zapnij się może, co? Co za tak latasz? Chyba, żeś z perfumami poszalała. Nie, uwierz mi, kochana, że bez tych perfum byłoby o wiele gorzej. No to nie mam dla ciebie dobrych wieści, bo menadżer chce, żebyś przygotowała prezentację analizy wyników kwartalnych. Dyrektor oddziału chce na tym być i wszystkie dane masz na mailu. Ja nie dam rady tego zrobić, nie dzisiaj. Słuchaj, a ile słodzisz? Nie słodzę. Okej, a nie chcę się narzucać, ale jeśli się tylko zgodzisz, to mogę to zrobić za ciebie. Na poprzednim stanowisku analizowałam takie dane. Naprawdę? Tak, nie ma problemu. Super, z nieba mi spadać. Wyślę ci zaraz raporty, które przygotowałam wcześniej. Dobra. Czyli już poznałaś naszą nową koleżankę, tak? No tak, a co? Uważaj na nią lepiej. Bo? Jest zbyt miła, zbyt uczynna, z wszystkimi chce się od razu zaprzyjaźnić, a do tego zna się na wszystkim po prostu. O, głuść. Zawsze jesteś taka podejrzliwa. No nie, ale z nią jest coś... Twoim zdaniem byłoby lepiej, gdybym była chamska i niekompetentna. Słuchaj, Olga nie miała nic złego na myśli. Nie odbieraj tego jako atak, dobra? Przepraszam, ale zabrzmiało to trochę inaczej. Nie musisz mnie lubić, ale proszę, nie plotkuj o mnie i nie nastawiaj innych przeciwko mnie, okej? Okay? Ale ci pojechała. I to w dodatku miała rację. Wiesz co, Kaśka, ty to jesteś chyba jeszcze pijana po prostu, tyle ci powiem. Ej, no może, ale przynajmniej zrobi za mnie prezentację. Ale nie mów, że cię nie ostrzegałam. Puh.
Okej, czyli matematyka jest, makroekonomia, podstawy zarządzania. Po tym, jak Ala trafiła do szpitala po przedawkowaniu narkotyków, przyjaciółki starają się jak mogą pomóc jej. Organizują notatki i lektury, by nie zawaliła studiów. Gadaj z Olą. Co wrzaska? Jolka, zadzwoń mnie, siadaj na moje miejsce. Susi, co ty robisz? Ja tutaj są, nie chcę się z nimi spotkać. No ale przecież głupio tak wyjść, nawet się nie przywitać. Tylko on tu mnie zarywał. A najgorsze jest to, że ja się w nim zakochałam. Nie mogę przestać o nim myśleć. Zakochałam się w zaręczonym facecie. No, to faktycznie słabo. Ty mnie nie żałuj, tylko jakoś mnie sądzę, dostańcie. Dobra, chodź, zasłonimy cię. Jakie tyłeczki, drogie panie. Lucy, co ty odstawiasz? Jeżeli to jakieś ćwiczenia na porodówkę, to od razu bierze ci współczuję. Lucy, czekaj chwilę. Lucy, to tylko zabiorę rzeczy. Lucy, no nie uciekaj przede mną, ej, pogadajmy. Ale ja nie uciekam, tylko wiesz co, nie zauważyłam cię, a bardzo się spieszę. Oj, proszę cię, daj mi chociaż minutę. Ale nie, naprawdę nie mogę, bo wiesz co, bo odwozimy i ten, ale do, na odwyk i muszę jej zawieźć notatki. To ja pojadę z wami. Wiesz co, poczekaj. To mój tata. Halo? Tak, tato. Będę po południu. Mhm, dobrze. Umówię cię do lekarza. Wiesz co, Mila, ja uważam, że Lucy to może przyda się taki drobny flirt. Czekaj, przecież ona wpakuje się w kłopoty. Hej! Bałaś? Hej! Słuchajcie, widziałyście może gdzieś... Arka zniknął mi. Wiesz co, chyba wyszedł na zewnątrz z Lucy, no, no my też się już zbieramy. A gdzie idziecie? Że... pożegnać Alę. O, to super, słuchajcie, to ja pojadę z wami. Tylko skoczę do ubikacji, dobra? Poczekacie na mnie? Tak, spoko. Kurde. Przecież jak ona się dowie, co się dzieje, to rozszarpie Lucy. Nie no, Mela, daj spokój. Przecież mówimy o Lucy, tak? Ona ma żelazne zasady i na pewno nie złamie ich dla żadnego faceta. Przytrzymaj to, bo to ciężkie. Lucy, pogadamy w końcu o nas, czy znowu będziemy tak uciekać? Przecież to bez sensu. Ale ja ci nie uciekam i nie ma żadnego nas. Jesteś ty i Zuza, osobno jestem sobie ja. Oj, jesteś osobno. Lucy, nie rozumiesz, że cały czas o tobie myślę. Siedzisz mi w głowie, nie wiem, co robić. No i co, potem rozmawiasz o tym z Zuzą? Człowieku, zaraz się żenisz. Lucy, ja co jeśli ja nie chcę tego ślubu? Cześć, Lucy. Cześć. Zuza, chyba nie masz nic przeciwko, jak pojadę z dziewczynami do Ali, co? A ja też pojadę. Raz na jakiś czas mogę olać zajęcia, nie? Ale nie, no jak? Przecież musisz być w szkole, mówiłaś, że masz, że on jest cięty na ciebie, wykładowca. No głupio tak go Lucy, też masz wrażenie, że Arek chce się mnie pozbyć? Ja? No nie, nie, w co nie mieszajcie. Arek, pojadę z wami, czy ci się to podoba, czy nie? Moja babcia kiedyś powiedziała, że człowiek żyje dla miłości, a bez miłości usycha. No to prawda, moja przyjaciółka jest najlepszym na to dowodem, ale nie można do miłości dążyć po trupach do celu, bo to zawsze prowadzi do katastrofy. Zgadzacie się? Piszcie. Kasia chce odzyskać zaufanie menadżera, dlatego zgodziła się, by nowa pracownica pomogła jej przygotować prezentację. Bardzo chce, by szef nadal uważał ją za wzorową teamliderkę, choć dziś z powodu kaca fatalnie się czuje. Pipi, to duszki. Co to jest? Fi. O. No jak ta prezentacja? No, nie uwierzysz, ale zerknęłam na to tylko okiem, ale Iwona powiedziała, że wszystko jest okej. Okay. O, dzień dobry pani Kasiu. Dobrze panią widzieć po urlopie. I równie dobrze było wrócić. Chciałem przedstawić naszą nową pracownicę. Iwona Gajewska, Katarzyna Malewicz. Ale my się już znamy. Doskonale. Chodźmy na słowo. Pani Kasiu, nie jest pani chora? Bardzo źle pani wygląda. Mam zapalenie spojówek. Współczuję. Ale chciałem pani poznać pani zdanie na temat naszej nowej pracownicy. Moim zdaniem świetnie się tutaj wpasuje. Na mnie też zrobiła jak najlepsze wrażenie. Super. Doskonale, że się zgadzamy. Przygotowała pani zestawienie kwartalne? Tak, wszystko już jest gotowe i podpięte do komputera. Bardzo dobrze. Zaufałem pani i mam nadzieję, że mnie pani nie zawiedzie. Chciałbym, żeby te sytuacje sprzed urlopu się nie powtórzyły. Wszystko jest już na dobrej drodze i żadne takie sytuacje nie będą miały miejsca. Dobrze, chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Jeżeli pan chce zacząć, my jesteśmy gotowi. To zaczynajmy. Kto z państwa poprowadzi prezentację? Nasza team liderka Kasia Malewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam panią. Proszę państwa, w związku z naszym dużym sukcesem w ostatnim kwartale, na dzisiejszej prezentacji gościmy pana dyrektora.
Witam wszystkich jeszcze raz. Gratuluję sukcesu, a szczegóły dotyczące prezentacji przedstawi nam państwa team liderka. Pani Kasiu, proszę. Proszę bardzo. Ja też was witam bardzo serdecznie. Przeanalizowałam ilość zawartych umów i ich wartość w 8 najważniejszych segmentach. W porównaniu z zeszłym kwartałem i analogicznym okresem ubiegłego roku. Mam pewne przemyślenia na ten temat. Kogo z was tak naprawdę obchodzą jakieś kretyńskie wyniki i w ogóle praca w korpo? Przecież wszyscy wiemy, że traktują nas tu jak szczury. Widzę, że zebrało się pani na chwilę szczerości. Nie, to jest jakaś korpo, pomyłka. Szczury, nie dajmy się gnoić dyrektorem, menadżerom. Tracimy czas zamiast cieszyć się życiem. Pani Kasiu, czy to jest jakiś żart? Bo ja chyba nie do końca rozumiem. Nie. Ktoś po prostu musiał zrobić mi żarcik. Jeżeli pani potrzebuje jeszcze trochę czasu i się przygotować, to proszę bardzo. Nie. Słuchajcie, poradzimy sobie bez prezentacji. Nie możemy być przecież uzależnieni od technologii. Bo przecież co w momencie, gdyby na przykład w naszej firmie wysiadł prąd? Przestaniemy pracować z powodu tak błahego problemu? Nie, nie możemy się poddać, słuchajcie. Ale zacznijmy od początku. Słuchajcie, szczury. Szczury to są jedne z najmądrzejszych zwierząt. Potrafią się świetnie odnaleźć w nowej sytuacji, w nowym miejscu, w nowym otoczeniu. I może my tutaj dzisiaj powinniśmy być dumni z tego, że ktoś nazwał nas szczurem. Prosty przykład, ale jak dla mnie najlepszy. To jest nasz ciężki wysiłek. Takiego dobrego wyniku nie było w naszej firmie od 2 lat. Słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie nasza ciężka praca. To jest nasza zasługa i jestem z was dumna bardzo i bardzo chcę wam podziękować i pogratulować. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję ci, że mi przyjaciele pomagasz. Przyjechali pożegnać Alę przed jej wyjazdem do ośrodka odwykowego. Są z nimi Arek i jego dziewczyna Zuza. Lucy stara się unikać Arka, bo głupio jej, gdy w pobliżu jest narzeczona chłopaka. Co tam, nie wytrzymam tam. Wytrzymasz, Mela. Wytrzymasz, słońce, na pewno wytrzymasz. Ala, hej, spokojnie. Uwierz mi, że miejsce jest to super, no poznasz tam fajnych ludzi, pomogą ci. Ja nie chcę, żeby mnie zamknęli w psychiatryku, rozumiesz? Ale nikt cię tam nie może zamknąć. Aluś, co tydzień będziemy cię odwiedzać, codziennie będziemy gadać przez neta. Zobaczysz, ten miesiąc tak szybko minie, nawet się nie zorientujesz. Serio? Mela, ja się po prostu boję. Ale jesteś silną babką. Najsilniejszą na świecie. No już, dziewczyny. Ala, chodź. Chodź, zanim się rozmyślisz. Jedziemy. Dobra, tu jadę. Aluś! Trzymaj się, Ala. Biedna Ala. Ale przecież nikt nie kazał jej się pakować w dragi, nie? Będzie dobrze. Słuchajcie, ja muszę lecieć na autobus. Będzie ktoś jeszcze? Widzenia. No chyba wszyscy. To znaczy, jeszcze skoczę do łazienki, ale nie czekajcie na mnie. No to okay. Pa, pa. Lucy. Arek? Lucy. A co ty tu robisz? Tak naprawdę nic o mnie nie czujesz? Przestań, to nie o to chodzi. Ty masz narzeczoną, a ja jestem w ciąży. Za chwilę będę mieć gigantyczny brzuch, a za kilka miesięcy rodzę i moje życie będzie się opierać na kubkach i pieluszkach. Ale Lucy, przecież mi to nie przeszkadza. To nie jest problem żaden. Przestań, ja nawet nie chcę tego słuchać. Lucy, ale ja myślę tylko o tobie. No, a Zuza? Ja i Zuza to już dawno nic. No to po co bierzecie ślub? Bo ona go chce, ale ja odkąd poznałem ciebie... Ale Arek, jak ty możesz ją tak oszukiwać? No właśnie nie mogę. Nie no, Arek! Zuza? Żebyś wiedział, że Zuza, twoja narzeczona Zuza! Ty gnoju! Jak mogłaś mi to zrobić? Zuza, ja przepraszam, poczekaj, ja nie chciałam, Zuza! Nie chciałaś się całować z moim narzeczonym? Czy nie chciałaś, żebym was przyłapała? Od jak dawna to trwa, Lucy? Ale mnie z nim nic nie łączy! Nie dość, że kłamiesz mi prosto w oczy, to jeszcze próbujesz mi odbić faceta. Brawo, naprawdę! Ale ja ci go nie chcę odbić! Masz mnie za kretynkę? Jeszcze powiedz, że to przez te twoje hormony ciążowe, to jak tu stoję, tak się zżygam. Zresztą na sam twój widok chce mi się zżygać. Ale Zuza, ty nie krzycz na Lucy, przecież to nie jest jej wina. Ty się zamknij, z tobą porozmawiam sobie później. Po wszystkich bym się tego spodziewała, ale nie po tobie, Lucy. Udajesz taką świętą, że masz zasady. Tak naprawdę jesteś zwykłą szmatą. Przegięłaś. Nie przesadzaj. Arek, wybieraj. Idziesz z nią czy ze mną? Nie no, bez jaj!
Jak ja mogłam być taka głupia? Jak mogłam wplątać się w historię z zajętym facetem? Przepraszam, Zuza. I przepraszam wszystkich tych, których do tej pory tak surowo oceniałam. Teraz już wiem, że to nie jest takie łatwe. I dostałam za swoje. Tak jak widać, wykazaliście się w każdej branży. Słuchajcie, jestem z was bardzo dumna i chcę wam bardzo pogratulować. Szczegółowe dane wyślę wam na maila, a na dzisiaj to już wszystko. Życzę miłej i owocnej pracy. Brawo. Dziękuję państwu. Co to miało być? Dziękuję. Czy pani oszalała? To był jakiś show, a nie poważna prezentacja. Ale co ja miałam zrobić? A mnie się bardzo podobało. Wykazała się pani refleksem i kreatywnością w takiej kryzysowej sytuacji. Do tego poczuciem humoru, co szczególnie cenię. Ten wynik to nie jest przypadek. To jest wynik genialnego zarządzania zespołem. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Poproszę pana jeszcze na chwilę, dobrze? Mhm. Za chwilę przyjdę. Dzisiaj nie wyciągnę w stosunku do pani żadnych konsekwencji, ale chcę, żeby pani wiedziała, jak bardzo mnie zawiodła. Przepraszam. Wiesz co, wyślę ci ten adres. Będziesz bardzo zadowolona, on jest świetnym coachem. Cześć. Okej, okay, to ja lecę, porozmawiamy później. Na razie. Powiesz mi, co to miało być? Dlaczego wysłałaś mi takie bzdury, a nie prezentację? Słuchaj, ja ci nic nie wysyłałam. Możesz sobie sprawdzić na poczcie, tam nie ma żadnego mojego maila. Mogę to sprawdzić u informatyków. A tak, słyszałam, że masz tam chody, w innych działach też masz kochanków. Słuchaj, nie bądź bezczelna. A ty się ode mnie odczep, okej? Okay? Pójdę z tym do menadżera, zobaczysz. Z czym niby? Z tym, że przyszłaś do pracy tak skacowana, że nie byłaś w stanie przez cały dzień siąść do komputera? Tylko się pogrążysz. Słuchaj, po co to robisz? Zrobiłam ci coś złego? Nie. Po prostu wiem, że będę lepszą team leaderką niż ty. A niedługo menadżer też się o tym przekona. Chcesz zająć moje miejsce, tak? Szczerze? Tak. A teraz przepraszam cię. Kasia ma już dość wrażeń na dziś. Wraca do domu wykończona, a tam czeka na nią Rafał, który cieszy się, że ich małżeństwo znowu odżyło. Mamo, cię tak przepraszam. Tak. Co jest tam w pracy? Nic, koszmarny dzień. Okropny. Ale coś się stało? Nie, nie chce mi się nawet o tym gadać. Przytul mnie po prostu, co? Pójdę się wykąpać. Zajmie się im chwilę? Jasne, a co będziecie robić? No domyśl się. Julcia. Julcia, czy ty myślisz o tym samym, co ja? Nie, nie, ty jesteś za mała, ty nie możesz myśleć o takich rzeczach. Kochani, wygląda na to, że przełamanie lodów pomiędzy Kasią i Rafałem, do którego nie mogło dojść ani po sporej dawce alkoholu, ani dzięki terapii, właśnie teraz się dzieje. Kasia, Rafał, brawo. Zajmę się Julką nawet do rana, jak będzie trzeba. Trzymam za was kciuki. To jest koniec. Jaki koniec? Arek, mamy zaplanowany ślub, kochamy się. Nie wierzę w to, że nagle coś ci się odwidziało, rozumiesz? Nie przyjmuję tego do wiadomości. Zuza, ja się zakochałem. Przestań gadać głupoty! Musimy zapłacić za kwiaty! Arek, jedź po te kwiaty! Nie będziemy żyjmiać żadne kwiaty, rozumiesz, że ślubu nie będzie? Przestań gadać głupoty! Co przestań mówi? Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus.